Rada Osiedla Wilda będzie dzisiaj głosować nad projektem wyrzucenia na śmietnik historii nazwy parku imienia Jana Pawła II. A naszymi gośćmi przy telefonach są przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, ale jednocześnie radna miasta Poznania, Dorota Bonhammermeister. Dobry wieczór, pani przewodnicząca. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. A także radny miasta Poznania, Krzysztof Rozenkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam również pana radnego. Dzień dobry państwu. Tytułem wstępu dla naszych słuchaczy, radny osiedlowy z Wildy chce zmiany nazwy Parku Jana Pawła II w Poznaniu na Park Łęki Dębińskie. To pomysł pojedynczego radnego, którego z litości nie będę przedstawiał, zmienia nazwiska, ale rada dzisiaj faktycznie o godzinie 17.30 ma się wnioskiem zająć, z tego co wiadomo. Pani przewodnicząca jest nie tylko radną Poznania, ale także właśnie przewodniczącą Rady Osiedla. Jak pani zagłosuje? Prawdę mówiąc, jeszcze się waham, jak zagłosować. Pewnie do ostatniej chwili będę się wahać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo jestem przywiązana do zwyczajowej nazwy Łęgi Dębińskie. I właściwie wszyscy, których znam, mówią, że idą na Łęgi Dębińskie, a nie do Parku Jana Pawła II. Także byłoby to przywrócenie zwyczajowej nazwy tego parku. A jakiego wyniku się głosowania pani spodziewa? No, tego też nie wiemy, bo w Radzie mamy osoby o różnych poglądach, różnych zapatrywaniach. To jest pierwszy taki przypadek, kiedy w zasadzie wydawałoby się niewinny wniosek nazewniczy staje się jakąś taką sprawą bardziej ideologiczną, emocjonalną. My się takimi sprawami nie zajmowaliśmy. Nasze uchwały zwykle dotyczyły bardzo przyziemnych spraw i to będzie pierwszy taki sprawdzian właściwie dla nas. Rozumiem. A ilu jest radnych, którzy będą podejmować decyzję w głosowaniu? Radnych jest 21. Ilu przybędzie na sesję? Nie wiem. Musi przybyć 11, przynajmniej 11, żeby było kworum. Panie radny, do pana teraz się zwracam, do radnego Krzysztofa Rosankiewicza. Pani radna, pani przewodnicząca mówi o niewinnym głosowaniu i dziwi się, że to taki wywołuje tyle takie zainteresowanie. Pan też się dziwi? Czy jednak postać Jana Pawła II jest na tyle ważną postacią dla tego miasta, że nie ma się czemu dziwić? Jak to pan ocenia? Ja najpierw jeszcze się odniosę do samej nazwy Łęgi Dębińskie. No, jakkolwiek wypadnie głosowanie, Łęgi Dębińskie nie znikną. To jest obszar o wiele większy, kojarzony nie tylko z tym parkiem, ale także właśnie z działkami czy z pobliską Dębiną. Także tu myślę, że będziemy spokojni. Łęgi Dębińskie na pewno nie zniknęły i nie znikną ani ze świadomości, ani z nazewnictwa, bo są upamiętnione i ulicą, i nazwą geograficzną tego obszaru. Natomiast, no cóż, no, sprawa jest taka kazusowa. Jest to sprawa taka, można powiedzieć, troszkę precedensowa, dlatego że zarówno ten teren jest rzeczywiście terenem ogólnomiejskim, można powiedzieć, a przez to, że tam był Jan Paweł II, no, zapisał się w historii nie tylko miasta, ale też w jakiś sposób kraju. No, a poza tym wiadomo, wszyscy wiemy tak naprawdę, kim jest Jan Paweł II i dlaczego dla Polaków jest tak ważny. Dlatego jest to bardzo ważny precedens i w zależności od tego uważam, że ta sytuacja może pójść w kierunku dalszej, tak by to powiedzieć, eskalacji. No, ja bym raczej postawił pytanie, dlaczego akurat dziś jest ten wniosek zgłaszany, procedowany. Pani radna... Może dopowiem. Jeszcze jakby odnosząc się do słów radnego Krzysztofa Rozenkiewicza, tak, powiem, że Jan Paweł II ma również swoją ulicę w Poznaniu. Nie, tylko ulicę. Znacznie większą niż ulica Łęgi Dębińskiej, która jest drobną uliczką. Natomiast no owszem, można mówić Łęgi Dębińskie na cały teren nadwarciański i jeszcze dalej, ale zwyczajowo ludzie mówią Łęgi Dębińskie na Wildzie, na ten właśnie park. Ja może tylko przytoczę tutaj przesłanki, jakimi się kierował radny Daniel Łubiński. Ja się tutaj troszkę oburzam na pana redaktora. No to taki mój publicystyczny wybryk. Takie wybryki stosuje. Natomiast Daniel takie trzy przesłanki tutaj przytoczył. Pierwszą przesłanką, tą, która właśnie najwięcej kontrowersji wzbudza, to jest uznanie, że w świetle najnowszych informacji utrzymanie aktualnego patronatu Jana Pawła II nad parkiem nie jest pożądane. Ale dalej,
pisze też o dwóch rzeczach. Uznaje się, że istotny historycznie fakt odprawienia przez papieża liturgii w miejscu parku jest wystarczająco godnie upamiętniony. Tuż przy parku jest specjalne miejsce, upamiętnienie jest krzyż. Chodzi także, o krzyż. Tak, także no to rzeczywiście jest. I trzecią przesłanką jest, uznaje się, że aktualnie obowiązująca nazwa parku w przeciwieństwie do wnioskowanej, czyli Łęgi Dębińskiej, nie jest powszechnie stosowana przez mieszkańców osiedla. No i tu się muszę zgodzić z radnym Danielem. No tak, ale jak sama pani przyznała na samym początku rozmowy, ma pani jednak wątpliwości. Nawet jeśli nie natury takiej ideowej, to choćby historycznej, pani radna, można by na to zwrócić uwagę. Tak, bo nie wyliczając, jeśli mogę jedno zdanie dosłownie, bo nie wyliczając oczywiście nikomu wieku, ale w 83 roku pani radna miała 12 lat. Wie pani, ile osób tam przybyło na spotkanie z Janem Pawłem II? Panie redaktorze, ja też byłam na tej mszy. Ja nawet szłam pieszo z obozów, w których mieszkałam. No właśnie, to było około miliona. Około miliona ludzi tam było. Pamiętam to wydarzenie. I właśnie skąd moje wahanie? Moje wahanie z takich dwóch przyczyn się bierze. Pierwsza to rzeczywiście myślę, że jeszcze za wcześnie na ostateczne ocenianie postaci Jana Pawła II. Bo różne rzeczy dopiero wychodzą na jaw i nie są dostatecznie zbadane. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja jestem przewodniczącą Rady Osiedla Wilda i jako radna osiedlowa muszę reprezentować mieszkańców. I naprawdę bardzo wielu mieszkańców przysłało nam swoje wyrazy protestu w tej sprawie. Dostaliśmy mnóstwo maili, powstała też petycja przeciwko zmianie tej nazwy, no i no chcąc nie chcąc, jakie by nie były moje prywatne poglądy, ja muszę to brać pod uwagę. Rozumiem. I to można też iść dalej, przecież pani radna, jeśli miałby ten wniosek przejść i pani miałaby uwzględniać te głosy, które do pani dotarły, i iść dalej i nie wiem, być jakąś, zachować konsekwencje, wymazać nazwę ulicy Jana Pawła II, którą mamy przy Malcie. Też można odebrać honorowe obywatelstwo. Przypomnijmy, Jan Paweł II ma takie miasta Poznania nadane chyba w 1997 chyba roku, 18 listopada, jeśli mam dobrze zapisane. Można iść jeszcze dalej, nie wiem, wyrzucić na śmietnik historii pomnik stojący przy katedrze, już nie mówiąc o odebraniu tytułu doktora honoris causa. No, pani za chwilę będzie nie tylko tutaj podejmować decyzję, ale także później w Radzie Miasta, bo to Rada Miasta będzie ostateczną decyzję podejmować, znaczy, prawda? Wracając do tego wniosku, nawet jeżeli to przejdzie przez Radę Osiedla i Rada Osiedla taką uchwałę podejmie, to jeszcze nie jest wiążące. To trafi dopiero do Rady Miasta, do Komisji Kultury i Nauki, która to będzie opiniowała, także... No tak, ale może być to argument też dla radnych miasta z kolei, którzy mogą użyć takich samych argumentów jak przed chwilą pani, że oni muszą się wsłuchiwać w głos mieszkańców. Jeśli państwo taką decyzję podejmiecie, to oni będą mieli argument, że należy iść tą drogą. Pan radny Rozenkiewicz spodziewa się, że taką drogą może pójść Rada Miasta Poznania, gdyby Rada Osiedla przegłosowała zmianę nazwy? Cóż, nie tak dobrze znam Radę Osiedla jak Radę Miasta, ale mam wrażenie, że Rada Osiedla bardziej wsłuchuje się w głosy mieszkańców, a w Radzie Miasta raczej pewna koniunktura polityczna dominuje i w zależności od tego, jaka będzie w danym momencie ta koniunktura, to tak Rada zadecyduje. Jest bardzo wielu radnych, co do których ja nie mam przekonania, jak mogą zagłosować, natomiast no, dają się zarysować coraz bardziej takie tendencje, jakby sklejające wszystko, co się kojarzy z wiarą katolicką, z pewnymi negatywnymi wydarzeniami, wszystkie postaci i jakby no tak hurtowo dążące do wygumkowania tego, odsunięcia na jakiś dalszy plan albo tak zwanego zamknięcia w kruchcie. No bo jeszcze, jak to się mówi, no zakazu praktyk czy posiadania budynków, tego co w Hiszpanii na przykład w tej chwili się dzieje, gdzie już są rugowane nawet klasztory, no to tego się nie spodziewamy. Natomiast jak chodzi o nazewnictwo... Dlaczego nie? Spodziewam... No, może niebawem i tego. Nie. Wszyscy wiemy, że jest tak zwana taktyka salami i nikt nie mówi o tym, co najdalej w życiu chciałby osiągnąć. Panie radny, tak, ale tak. Jeśli kilka lat temu, kiedy... czy kilkanaście lat temu, kiedy wręczano Janowi Pawłowi II tutaj honory i miasta Poznania i tytuły doktora honoris causa i tak dalej, jeśli wtedy nikomu nie przychodziłoby do głowy, żeby rezygnować z tych tytułów, właściwie to Poznań został uhonorowany, że Ojciec Święty zechciał je przyjąć, no to kto wie, co się wydarzy za parę lat, patrząc na przykład krajów zachodnich.
To do mnie? Tak. Panie doktorze, powiem tak. Co więcej, w Radzie Miasta w dalszym ciągu, a także w parlamencie zasiadają osoby, które reprezentowały też wtedy Poznań i podejmowały te uchwały. I ja wiem, że Jan Paweł II to nie był człowiek, któremu bardzo zależało na tych takich honorach, natomiast w tej chwili to jest postać, przypuszczam, która... Przypuszczam, że w ogóle mu nie zależało. Tak, ale to jest postać, która nam jest w jakiś sposób potrzebna, bo zauważcie Państwo, że tam, gdzie się proponuje zlikwidowanie nazwy Jana Pawła II, tam się nie proponuje żadnej innej postaci, bo nie mamy tak równoważnej, tak oddziałującej i tak globalnej postaci w tej chwili, która by to znaczenie Jana Pawła II zastąpiła. Natomiast jeszcze co więcej powiem, skandale pedofilskie w Kościele rzeczywiście wybuchały i w latach 80. późnych i w 90. słyszeliśmy o nich. Wybuchały w Stanach Zjednoczonych, a w tym czasie mieliśmy też w Polsce pewne sprawy. To było tak, za pontyfikatu Jana Pawła II. Natomiast w tym czasie rzeczywiście, kiedy takie rzeczy się w Polsce już działy, to samo środowisko, proszę Państwa, to samo, które w tej chwili jest też skupione wokół Gazety Wyborczej, na przykład broniło pewnych publikacji, które mogły rzucić na światło dzienne pewien obraz Kościoła w Poznaniu i wyjaśnić pewne sprawy. Tak, ale nie będziemy teraz... Dlatego opublikowała to Rzeczpospolita, więc proszę Państwa, to jest jakby przykład takiej wolty o 180 stopni. No tak, nie będzie... Te nazwiska, które wtedy broniły, dzisiaj zaciekle atakują albo oczekują... nie jest to oczywiście pani radna, pan radny zrobić. Troszeczkę za daleko idzie, ale rzeczywiście, a ja bym jeszcze tylko powiedziała Krzysztofowi, że nie chodzi o wiarę katolicką, tu chodzi o jakby rozliczenia z Kościołem, nie róbmy znak równości między wiarą a Kościołem, bo to nie wiara narobiła dużo złego, a Kościół. Kościół tworzymy my wszyscy, sądzę, że pani radna przecież też, i czytając te posty na forach, które pisały właśnie o tej sprawie tej uchwały, niestety, ale tam były niestety bardzo, bardzo duże szyderstwa również z wiary, z symboli religijnych i z tak zwanego, przepraszam, bo nie chcę już tutaj tych bardzo czasami prymitywnych określeń przedstawiać. Ale nie czytamy, nie kierujemy się w naszych decyzjach komentarzami w mediach społecznościowych, które często są obraźliwe jeśli ofiarą rozliczania Kościoła za jego grzechy ma być zmiana nazwy ulicy czy placu parku Jana Pawła II, to gratuluję Państwu radnym. Bardzo dziękuję za podjęcie rozmowy, za podjęcie telefonów. Proszę przedwcześnie nie gratulować, bo może będzie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę, nie za decyzję. Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, radna Poznania, też Dorota Bąkamermajster. Dziękuję uprzejmie. Radny Miasta Poznania Krzysztof Rozenkiewicz byli gośćmi Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.